Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam Tomasz. I zapraszam Was na kolejny odcinek z CityScans PlayStation 4 Industries. Na dzisiejszy odcinek miałem inny plan, a mianowicie chciałem się zająć portem. Ale niestety, jak możecie sami zauważyć, proszę bardzo, nasz port jeszcze nie wymaga budowy. W sensie tak, jak widzicie, kopalnie się tutaj zmniejszają, zwiększają. Tutaj jest na przykład jedna nad wodą nowa, żeby teraz wyławiać to wszystko, no ale niestety to idzie dosyć wolno. Nie, to muszę na maksa to przyspieszyć. I tak, zobaczcie, tutaj to zużywa już tylko 5 ton, w sensie ciągnie. Tutaj na przykład to 4, to też chyba było na 4, to już jest na 3, to już jest lepiej. Tu jest na 2, a tutaj jest 95, więc no tutaj też jest dużo na przykład. 118. I ja to powoli muszę sobie przestawiać, bo one w niektórych medialionach na przykład, jak tutaj jeszcze coś mają tam do wydobycia, ale wiecie. Coś. Tutaj jeszcze jest jakiś mały rejon do wtorii wykorzystania. No to mogę się jeszcze później zastanawiać, żeby tutaj gdzieś jakieś poprzestawiać te budynki, bo to chyba nie byłoby aż tak bardzo jakieś trudne i postawić tu jedną jeszcze ostatnią kopalnię. Ale wiecie mniej więcej, o co chodzi. Ten przemysł, może nawet w dzisiejszym odcinku uda mi się już zrobić fundamenty pod naszą przyszłą port, no i będziemy go oczywiście budować. Natomiast skoro nie ma portu, no to musimy się czymś innym zająć. No i tak, nie będziemy się zajmować PKN Orlen dzisiaj. Chyba że w późniejszym momencie mogę się zastanowić najwyżej. Ma PKN Orlen to jeszcze te fabryki jakieś tam ma różne obsługiwać. To może jakąś fabrykę w sumie dzisiaj byśmy wywalnęli. Ale to się zastanawia. To jakieś nieźle działa. Dawaj nawet na stówkę. Jak tak dobrze działa. To jest trochę wolniejsze. Tak, to ten Dayon też jest do przebudowy jeszcze. W sensie, o, znaczy nie do końca do przebudowy. Po prostu, żeby tyle trochę lepiej wyglądało, bo aktualnie to jest tutaj mało przetwarzania naszej... no właśnie, wiecie czego. Tutaj mamy jeden piec, tu jest jeden piec. I w koniec końców to my tego mało wytwarzamy, więc tutaj w tych rejonach my jeszcze poustawiamy po prostu multum tych do przetwarzania budynków, bo rudy to jest tylko i wyłącznie tutaj i jeszcze jeden. Tak sobie zerkniemy, podejrzymy w taką magiczną mapkę. Właściwie ja pamiętam, jak ona się nazywała. Tak. O, dokładnie sobie zobaczcie. Mamy tutaj wszystkie pozaznaczone. Mamy rudę, miejsce do wydobycia. No i tak, to jest to. No i to sobie zarabia ledwo co, no ale akurat na tym nie myślę. Dalej, mamy Górny Śląsk. No i to jest to. No i ten jest nawet na minusie. No to dlatego, że pewnie parę budynków jest tutaj trochę niepotrzebnych już. Dalej, jak sobie patrzymy, mamy PKN Orlen, który nawet zarabia 10 tysięcy, więc nie ma jeszcze sensu go przenosić. Chociaż wiadomo, że on stąd pójdzie w końcu. I to będzie po prostu taki mały skład do przetwarzania tutaj w tym rejonie. No i oczywiście jakieś magazyny i fabryki. Taki jest przynajmniej założenie na PKN Orlen. Śląsk nad morzem, no to chyba nawet nie musimy sobie się zastanawiać. Już nie jest trochę nad morzem, możemy zmienić sobie nad rzeką. I trochę nawet dobry pomysł. Bardzo Śląsk nad rzeką i dalej tata taka wiznosza, no to wiadomo, on to ma niezłe te pieniądze, 81 i tam jakieś już coś wyskoczyło, E plus 07, już milion już trochę przebiliśmy chyba liczniki cities, a to dobrze. To dobrze, bo akurat ten tata tak to naprawdę nieźle działa i on jeszcze nie jest do końca zbudowany, tak? Ja przypominam, że tutaj w teorii już jest wszystko dobrze, tak? Bo tutaj już jest jakiś handel jeszcze się pojawił i w ogóle. Natomiast tutaj to jeszcze będzie lotnisko prawdopodobnie gdzieś. Gdzieś tu musi być lotnisko, powiem to tak. Może być nawet gdzieś tutaj. Ale byłoby dobrze, żeby to ta dzielnica miała własne lotnisko. Więc może gdzieś tutaj, może coś. I oczywiście więcej tych naszych jeszcze jednostek do przetwarzania, bo one tutaj są w teorii. Ale jeszcze ich powinno być zdecydowanie więcej, więc tak. No i wróćmy do tego. I ostatnio mamy oczywiście złote zboża.
No, no i tak, tutaj jest też ładnie 43 tysiące. No i tutaj też już jest 2 miliony, no bo to jest pierwszy mój przemysł, który faktycznie w tym, że mieście zacząłem robić. No i tu jeszcze widzę, że coś... Fabryki to kiedyś sobie przeglądamy te wszystkie, bo one tam różnie idą i różnie niech tutaj potrzebują i nie potrzebują więcej. Na przykład piekarnia to idzie na maksa, ale to jest wiadomo. No ma, czyli coś, czym się zajmiemy, ja widzę nasz. No zajmiemy się popytem, po pierwsze, mieszkaniowym tutaj. Po drugie, trochę jeszcze tutaj się zajmiemy budową właśnie, jak tutaj mamy nasz przemysł rybny. Tutaj jeszcze ta ostatnia część będzie. No bo tak jak mówiłem, tuńczyk to będzie gdzieś tutaj połowę, ja będę na niego połowy. No bo nie ma innego patentu, tak? To jest, on tylko może być w wodach szybkich i jak najgłębszych, więc... No, dobry ten tuńczyk. Sobie wymyślił, powiem to tak. No i tutaj oczywiście mamy te nasze zawiasy. Także zajmiemy się prawdopodobnie tutaj połowem w tej ostatniej części sandeli i może trochę tego jeszcze. Może jakieś skorpiaki tutaj jeszcze gdzieś wciągniemy, ale to zobaczymy, tak? No to jeszcze. Jeszcze jest na to spokojnie czas i w teorii to nie ma znaczenia, więc chyba sandele nie pójdziemy. Ich będzie najwięcej w naszym mieście, no ale no cóż. No ma, nie ma co marudzić. Przepraszam, ale lecimy już z mieszkaniami, bo tutaj one czekają. Może nawet ten pociąg tutaj przyciągnął, bo on tutaj jest, ale nie wiadomo co z nim zrobić. No i teraz przeciągnijmy sobie tą linię, tak będzie tutaj taka jedna linia właśnie kolei jednoszynowej jadąca aż tutaj. Czemu? Bo tak stwierdziłem, że może by to była jakaś nowa, szybsza transport do centrum miasta, a jestem przekonany, iż będzie on tutaj z bardzo zadowalający rezultaty i no wiecie, ludzie lubią tego typu szybkie komunikacje, jeżeli nie mają nic innego do roboty, a tutaj akurat pociągów zbytnio nie ma. Co się zbytnio nie ma i nie wiem, czy się pojawią. Może w ten sposób. Powinny się pojawić, ale czy się pojawią, no to tutaj już jest trochę gorzej. No i dzięki temu trochę budynków niestety zostało usuniętych, ale one się tutaj odbudują, mam nadzieję, szybko i nie będzie dla nich też za głośno. Obok tego całego pięknego naszego węzła, no postawiłem tutaj, proszę bardzo, stację kolei jednoszynowej. Zastanawiałem się, czy nie puścić tego jakoś po okręgu, bo tutaj mamy w końcu tory jednoszynowe, jednokierunkowe i tak dalej, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Tu mamy jeszcze jedną stację i tu widzę, że już idą ludzie. Tutaj też idą. Tutaj to cały czas chodzili, więc... Czekaj, co? Dobra, jakiś pewnie błąd był, widziałem. Tu jest też przy okazji szybszy dojazd, ale tutaj jeszcze, jak widzimy, nic nie ma. Dużego zainteresowania. No i tutaj póki co też chyba ktoś już idzie tutaj na dworze. I tutaj też coś jest. Dobrze. Mniejsza z tym, jak widzicie, mamy naszą stację meta. To i lecimy oczywiście dalej z popytami. No i witam was tutaj po krótkiej przerwie, jak widzicie to tak ładnie już wygląda. Mamy tutaj dosyć ładne, duże dwie dzielnice. Jedna jest tutaj, ta powiększona dosyć mocno. I druga ta dzielnica. Tutaj nie wiem, czy oni chcą się biura cały czas budować. Ale no niech będzie im. Może po prostu nie było cały czas popytu i chyba nawet też takie jest możliwe. Jak widzicie, mamy tutaj jeden węzeł przesiadkowy, który naprawdę nieźle sobie tutaj radzi. Mamy metro tutaj. No i tak, stąd jedą dwie linie metra. Jedna będzie jechać tędy, tu na okrągło. Tutaj jakoś do tej dzielnicy później, o, do tego miejsca dojedzie.
To jest pierwsza linia metra, a druga linia metra to zaczyna trasę stąd i jedzie krótką trasą, tutaj wykręca, później gdzieś tutaj, o, tutaj ma stację metra i później dojeżdża bezpośrednio do stacji tutaj. To jest taka jedna króciutka, żeby tutaj była, no i oczywiście pociągi, czyli które tutaj jeździły dalej, one tutaj jedą dalej, jeden wjeżdża tutaj, jedzie tutaj i w przyszłości będzie jechać dalej, a drugi, no to już jest taki bardziej odjechany, bo jedzie sobie tędy, tutaj piękniej, tu wjeżdża w tunel i stąd dojeżdża aż do naszego głównego dworca. Nie, póki co nie jest tak bardzo ulubiona ta trasa, no ale w przyszłości pewnie będzie. I jeszcze jedna wiadomość, bo to też mogłem zapomnieć o tym powiedzieć. Linia, która jedzie, jechała tutaj wcześniej. Tu miała stację, czekajcie. A, widzicie, tutaj ta linia, która miała tutaj stację, ona teraz jedzie tutaj, wyjeżdża, przejeżdża teraz tym mostkiem ładnym i właśnie dojeżdża do tego, że miejsca. To jest linia M2 i to całkiem nieźle tutaj funkcjonuje. Mamy trochę miejsc, proszę bardzo, statki, promy, z promów oczywiście mało ludzi korzysta. No i... przepraszam. Tu mamy na przykład budynki utrzymania parków, bo stwierdziłem, że jest ich trochę przymało. Dalej mamy oczywiście tramwaj, który jedzie sobie teraz tutaj mostkiem. Tak, my go tutaj przyciągnęliśmy. Jedna linia jedzie bezpośrednio tutaj z tego węzłu. O, tutaj zrobiłem taki ciekawy przystanek. Więc ona tutaj sobie wtruje i druga jeszcze gdzieś też skądś indziej jedzie chyba. A nie, druga jedzie tutaj. I obydwie tutaj linie wjeżdżają tutaj, tędy jadą. Tu sobie pięknie przejeżdżamy przez tą dzielnicę, tutaj jest jedna, zawraca już tutaj wcześniej. Natomiast druga jedzie, 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 jedzie i dojeżdża aż tutaj. Tak samo w tej linii, w tej dzielnicy jest coś nowego, a mianowicie trolejbusy. Stwierdzimy, że tego środka transportu mamy mało dosyć w naszym mieście, więc czemu by go tutaj nie zrobić więcej. W niektórych miejscach są nawet przejazdy górą, a czasami są po prostu na przykład tunele, bo wiecie, pod tramwajami trzeba niestety przejechać dołem albo górą, powinno się z tym zetknąć. Tak samo jak tutaj jest do zajezdni i oczywiście nasze trolejbusy mają podłączenie tutaj z tym całym przystankiem, tak? Jak widzimy. No i nawet dwie osoby z niego korzystają. O, ten ładnie przejechał obok i pewnie tutaj się zatrzyma. Tak. No i już nikogo nie ma. No ma, mniejsze z tym, pobyt na mieszkańców w tym mieście jest nieskończony, więc ja może za chwilę dorzucę tutaj z dwie dzielnice. W sensie takie dwa te małe obszary, ale to nie zmienia faktu, że my dzisiaj się zajmiemy jeszcze jedną rzeczą. I nie! Myślałem, żeby dzisiaj się też tym zająć, ale stwierdziłem, że nie, no po co już właściwie. No już całkiem nieźle tutaj zbudowaliśmy tą dzielnicę i może trochę jakaś przerwa tych ryb byłaby dobra. Tutaj nasze przemyślenie, to już wiemy, że... No właśnie, tak, nie można wyrzucić. Ty jeszcze coś ciągniesz, ty już nic nie ciągniesz. Więc ciebie też możemy wyrzucić. No ale wszyscy wiemy, że tutaj to jeszcze tak będzie dosyć długo funkcjonować. To już jest też na dead, więc też możemy wywalić. Dalej. Ty 2 tony, to jeszcze pociągi. Ty 20 ton. Okej, ty już 0. No dobra. To w kolejnym odcinku zaczniemy sobie od tego portu. A dzisiaj zajmiemy się po prostu jeszcze taką przebudową, rozbudową PKN-u Orlen. O jakieś, wiecie, fabryki i tego typu rzeczy. Lecimy. No to witamy po przerwie. Jak widzicie, jesteśmy już na stawieniu fabryk tutaj. Mamy tutaj piękne, proszę bardzo, nasze przetwarzanie i w ogóle ten odcinek się, jak może sami zauważyliście na kanale, się pojawiają ostatnie odcinki bardzo rzadko. I to jest właśnie spowodowane tym, że ja czas na nagrywanie odcinków, pomijając to, że są o wiele większe i dużo się tam więcej dzieje, mam bardzo mało, dlatego się tak to dzieje. Dobrze, mamy dwie fabryki jeszcze, których nie wykorzystaliśmy i dzisiaj je postawimy. Mamy trzy jeszcze, tak? Jest jedna jeszcze, to jest stocznia, ale stocznia to wiadomo, gdzie powstanie. Stocznia postawimy sobie tutaj. Ona będzie pięknie wyglądać, tutaj statki będą wypuszczane. Natomiast w dzisiejszym odcinku my będziemy zupełnie co innego robić, a mianowicie fabrykę domów modułowych po pierwsze postawimy. No i ona nie jest aż takich tragicznych rozmiarów, jak widzicie, to jest taki podłużny kloc. I my sobie go gdzieś tutaj pewnie walniemy.
Także to jest spokojna sytuacja. Ale druga fabryka to jest fabryka samochodów i ja nie przewidziałem jej to zmiarów. I jak widzicie, teraz tutaj już sobie mniej więcej wyznaczyłem, jakie to będą rozmiary. Mówię, zaraz tutaj trochę przesuniemy jeszcze, bo ja tu widzę, że mogę spokojnie trochę przybliżyć tego. Więc zaraz poprzestałem tutaj te budynki, bo tutaj zacząłem, wiecie, magazyny stawiać, a nagle się pojawiła chwila, on mi tu nie wejdzie. A ja nawet jakby wszedł, to tak na styk. Dlatego trochę to będę musiał poprzestawiać, ale poza tym nasza fabryka tutaj powinna się zmieścić i obok będzie oczywiście nasza fabryka domów modułowych. Powiem wam, naprawdę, tutaj już w teorii czekają jakieś nowe samochodziki, ale wygląda to co najmniej czarersko, ta fabryka. Zresztą jak będzie w akcji, to oczywiście wiadomo, to będzie prawdopodobnie to coś się będzie działo jeszcze. Ja nie mogę włączyć cały czas pauzy, bo niektóre budynki są jeszcze nie podczepione poprawnie, ale wygląda to co najmniej naprawdę ogromny budynek, z tego co widzę. Posiada aż 10 swoich ciężarówek, czyli tak jak wszystkie. 86 miejsc pracy, no i plastik, szkło, metale, no i produkty zwierzęce. Produkty zwierzęce najtrudniej będzie mi tutaj ściągnąć, bo będę to musiał jakiś specjalny... Chyba, że tutaj jest opcja produkty zwierzęce. O, jest. No, to nie wiedziałem tego. Nie wiedziałem, że jest opcja produkty zwierzęce. No, tu sobie zaraz połączymy wszystkie drogi i zaraz zwolnimy jeszcze tą drugą fabrykę, abym miał tutaj to wszystko w miarę poukładane. I proszę bardzo, stawiamy tutaj fabrykę domów modułowych i się teraz zastanawiam, bo gdybyśmy my ją trochę tak tu przesunęli o tyle, widzę, że to nie jest jakiś duży problem, bo tak, ogólnie ta cała dzielnica się trochę rozleciała, ale mniejsza z tym. I ją byśmy sobie tutaj walnęli, bo mamy dwie opcje, albo ją sobie tu walniemy i będziecie to wyglądać, jak będzie wyglądać, albo, poczekajcie, wiecie co, może i to jest lepsza opcja, my sobie ją możemy postawić. Teraz tak, no, tam możemy wywalić. Tam nic nie było. Tutaj. I chyba to będzie lepsze. Tak, obok tego tutaj się to schodzić i to wszystko tak ładnie wyglądać. Tam. Proszę bardzo. Fabryka domów modułowych. No i tak, ona potrzebuje mniej surowców, co jest znacznie bardziej mi się podoba. Plastik, szkło, metal i drewno. Nie, tyle samo. 4-4. Najwięcej chyba potrzebuje to. Nie, tak samo, wszystkie maksymalnie 4 wykorzystuję. To dobra, to bym powiedział, że nawet dobrze. No i teraz oczywiście wszystkie surowce, czyli plastik, szkło i metale, które są tu i tu, będą w tych dużych magazynach, czyli w takich średnich, a surowce tego typu jak drewno budowane tutaj, no i dlatego produkty zwierzęce będą w mniejszych magazynach i jeszcze specjalne połączenie, tutaj jak mówiłem, zrobimy bezpośrednio kolejowe, to idzie na maksa. Kolejowe tutaj pociągi towarowe będą mogły jechać stąd, bo tu będzie trochę większe to przetwarzanie niż teraz jest, tak? Ogólny Śląsk to zarabia tyle, ile nie zarabia. To jest co najmniej dramat. To wszystko będzie w kolejnym odcinku rozbudowywane o jakieś nieludzkie, wiecie, w skali to wszystko, żeby pięknie wyglądało. Tu będzie lotnisko prawdopodobnie po środku, albo gdzieś tutaj, żeby to łączyć ze sobą. Albo tutaj nawet. No nie, jeszcze będziemy patrzeć, tak? Ale Górny Śląsk trzeba rozbudować przetwarzanie tak, jak mamy przecież tutaj nawet ten PKN Orlen, który się zrobi bardzo teraz fabryczny. Witam po przerwie. Proszę bardzo, tak to pięknie wygląda. No, dzielnica naprawdę jest niezła. Co najciekawsze, też zarabia dużo pieniędzy, bo jak widzimy tutaj na tym obrazku PKN Orlen wygląda pięknie. Mamy tutaj dwie fabryki, które jak na industrii sprzestało, działają jak działają, czyli trudno się nauczyć cały czas, nie potrafię się nauczyć, no a teraz akurat działają. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak działają magazyny. Mogę to powiedzieć od razu teraz z pełnym sercem, po prostu nie wiem. Wziąłem teraz one, żeby były na pełny. Czy to pomoże? Nie wiem i raczej wątpię. Były wcześniej na zrównoważone, nic to nie daje. Tutaj też nic nie daje, tutaj cały czas drewna brakuje, a ono jest naprzeciwko tego budynku. To jest po prostu jakaś masakra.
Także może jak będą pełne, to będą lepiej to trochę zdysponować. Jestem ciekaw, ile zarabia. Proszę bardzo, 50 tysięcy. Więc naprawdę całkiem nieźle. Więcej zarabiało, ale wrzuciłem wszystkie przepisy, żeby może coś to dało. No ale sądzę, że raczej to i tak dużo nie da. Jak widzimy, tutaj bardzo dużo ludzi też pracuje. Jak na taką dzielnicę, co jest też bardzo dobrą zaletą. Z auto, z pociągów parę osób korzysta, też jeżdżą autobusy, z autobusów też parę osób korzysta, ale i tak mogę powiedzieć, że większość tych pasażerów idzie tutaj, do kliniki. Najwyraźniej to jest najciekawsza klinika, która ich interesuje. Ponadto ten nasz dworzec towarowy jest, ma teraz istne oblężenie przez to, że chyba wszystko jest importowane. Ale tak, już niestety mam 100% pewność, co będę robić w kolejnym odcinku. Także, jak widzimy, ta dzielnica naprawdę całkiem dano. Gdyby to jeszcze działało w 100%, to byłbym naprawdę zadowolony. Tutaj dodałem dwa piece obrotowe, a poza tym ta dzielnica, no to działa teraz, tak? Tutaj nawet jakieś tam chyba zarobki mogą być teraz, no na poziomie 8000. Ale i tak największym problemem jest tutaj, jak widzimy, to. I w kolejnym odcinku tym się zajmiemy. A no, a wizjonerz, ale jak? No to już wam tłumaczę. Jak widzicie, tutaj jest ten węzeł kolejowy, towarowy. No ogólnie węzeł kolejowy. Ja go tutaj zestawiam, tak? On tutaj cały czas będzie. Może go trochę będę poszerzać w przyszłości czy coś. Zobaczymy, tak? Natomiast rzecz, którą na pewno będzie czas zrobić, to jest tak. Po pierwsze, tutaj, tu jest obszar, znaczy nie tutaj. Gdzieś w tym rejonie jest obszar i on już naprawdę dosyć długo na to czeka i to jest najwyższy czas na postawienie tutaj lotniska towarowego. Bo nawet wy nie wiecie, jakie to jeszcze przed chwilą było zakorkowane wszystko, ponieważ ten nasz cały przemysł leśny, on potrzebuje eksportu gdzieś tam do góry. Więc tutaj będziemy musieli zamontować im lotnisko towarowe. Czy się zmieści, się pytacie? No jeżeli się nie zmieści, to trochę możemy je przesunąć zawsze. Gdzieś na przykład tutaj, ale sądzę, że raczej, bo wiem, że tutaj jest ta górka właśnie. Jeśli teraz zobaczymy, poczekajcie. Lotnisko towarowe, no w miarę może trochę górkę zetniemy i nie będzie problemów, tak? Bo mimo wszystko takie lotnisko tutaj ono jest bardzo ważne. A tutaj, no to tym bardziej chyba nie wyjdzie. Trzeba byłoby je trochę poprzekręcać, żeby tu zmieściło się. No i tak, kolejną rzeczą będzie oczywiście, drugą rzeczą, która będzie też oczywiście bardzo ważna, to jest drugie lotnisko tutaj i prawdopodobnie trzecie lotnisko tutaj. Czemu aż tak dużo awizynosz tutaj stawiasz lotnisk? No bo tak, ta dzielnica głównie importuje towary do tych fabryk. A jeżeli będą lotniska, to wszystkie pociągi będą mogły lecieć od razu tutaj. W sensie jakieś takie pozostałe i takie tam. Natomiast nasz Górny Śląsk, to on nic już sam nie produkuje, w sensie wszystko musi importować, żeby sam tworzyć swoje towary. Więc jeżeli będzie mieć jedno lotnisko z jednej strony, drugie lotnisko z drugiej strony, to teraz, że cały ruch kolejowy, który tutaj jest i on jedzie do niego, będzie już lepiej zrobiony. No i dwa, będzie to trochę lepiej wyglądać. Więc tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, budowa lotnisk i prawdopodobnie, bo wiem, że mieliśmy się zająć tym portem, port na pewno też coś tam poprawi. Ale i tak, żeby zająć się portem, trzeba będzie trochę to zrobić. I tu, tutaj też, jak to wszystko kiedyś poprzestawiamy, bo tu jest na przykład jeden ten magazyn na produkty rolne, który jest kompletnie niezbędny. On nie jest tutaj dla nas najważniejszy, tak? My to prawdopodobnie kiedyś poprzestawiamy. I tu uwalniamy po prostu to nasze wielkie lotnisko. Ono będzie do naszego tutaj, proszę bardzo, portu należeć. No ale wiecie, o co chodzi. No i oczywiście, chyba nie muszę być oczywisty, tu jeszcze jedno lotnisko postawię. No i tak, jak może widzicie, tutaj jakieś kotki się nawet zaczęły pojawiać. Już są kotki. Niedobrze. Tak, to są pociągi, które jadą. Dałem im tutaj spokojną linię, bo tutaj było tylko jedno połączenie tędy. Więc dorzuciłem im tutaj jeszcze jedną linię kolejową. No one jadą na lotnisko. Jak widzicie, lotnisko, jedno i tylko jedno lotnisko towarowe na całe miasto, to jest co najmniej za mało. Więc tutaj oczywiście będzie jeszcze jedno w przyszłości, ale to wiadomo. Tutaj będzie jedno, bo tutaj będą te rybki czy coś jeszcze, nie wiem, zobaczymy. No a tutaj to jest po prostu zagłębie przemysłowe, więc tutaj jak będą trzy lotniska towarowe, to chyba wszyscy się zgodzimy. To i tak nie będzie przesada. Więc w kolejnym odcinku, jak możecie być przygotowani, będziemy się zajmować budowaniem lotnisk towarowych w naszym mieście. No i też trochę ze zmianą infrastruktury tutaj, na przykład w tej części. Ale sądzę, że jeżeli coś takiego zrobimy, to naprawdę może odmienić na lepsze nasze miasto. Jak widzicie, też się strasznie rozwija jak grzmotem czy coś.
no, nasz popyt cały czas jest wielki. Tutaj zmieniłem trochę tą dzielnicę, dlatego tutaj jest trochę mniej tych ludzi, ale tak czy siak strasznie, strasznie szybko się to buduje, więc ja to będę sobie powoli tutaj rozwijać, tą dzielnicę. No i może tutaj też trochę z tymi lepkami coś pójdziemy do przodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie podobał. Bardziej taki z PKN Orlen, no i tutaj w niektórych rejonach też, no tutaj trochę się pokręciliśmy, no nawet może nie trochę, tylko tutaj zmieniliśmy tą dzielnicę. Także jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, jak widzicie, to są kotki już dowodowe, samolotowe, to kliknijcie subskrybuj i tym dziwnym dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No dobra, no chwilowo tutaj nie ma korków, ale się pojawiają tutaj, bo tu jest jedna linia towarowa. One gdzieś tutaj wjeżdżają w tunel, bo tu jest jakiś skrót. Nie, on tutaj dojeżdża chyba gdzieś tutaj. Nie wiem, czekajcie, gdzie one jadą? Pokaż mi dół. A nie, bo to jest w przeciwnym kierunku. Dobra, nieważne. One tutaj wszystkie jadą tutaj. Tu stoją, tutaj, tu stoją, tu dalej stoją. I tutaj się już rozjeżdżają, tylko tu jest ten jeden właśnie kiepski węzeł, który naprawimy sobie w kolejnym odcinku. Cześć!